Procesja z gwiazdą betlejemską i z mędrcami z różnych dzielnic miasta, Zakościela, Rzadkowic, Rudnik, Sułkowszczyzny, Zadworza i Zawady, ruszyła sprzed sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przeszła ulicami centrum i dotarła do szopki na rynku. Przebrałem się w króla Baltazara, dlatego jestem ze zlotem. Każdy chrześcijanin, który siebie lubi, powinien to podtrzymywać, tę tradycję, i pokazywać następnym pokoleniom, dzieciom, wnukom i wszystkim. Żeby ludzie się nawracali się do Kościoła, żeby wierzyli, że Jezus się narodził, że Jezus jest prawdziwy, i żeby się modlili i wierzyli Boga. Reprezentuję królową Jadwigę, ponieważ jest patronką naszej szkoły, w której się uczę, i też jej mąż akurat założył tutaj parafię w 1404 roku. Do orszaku mościskiego dołączył po raz pierwszy król z kontynentu amerykańskiego w stylizowanym stroju indiańskim. Ich nie to był tradycyjny taki ubiór świąteczny, pióra, coś takiego, tomahawk jego ubierali piórami, urlimi, to tylko musieli być orli pióra. U nas orłów nie ma, to byli takie jakieś popadli pióra. W tym roku w procesji wzięły udział również orszaki z pobliskiej twierdzy i Sądowej Wiszni. Jesteśmy akurat drugi raz, ale pierwszy raz my takie byli, co byliśmy ubrani, bo nie wiedzieli, co i trzeba. A teraz my już wiemy, widzimy, jak się inne ubierają, i my już coś takiego pozbierali, i jesteśmy zadowoleni, że ksiądz proboszcz nas zaprosił. Przy szopce na rynku najpierw oddano pokłon Bożej Dziecinie, a później wspólnie kolędowano. Nawoływali mi, mówili w Słowie Bożym, ażebyśmy i też byli tymi, którzy się nie czynią dobrze, mimo to, że zło jest krzykliwe, ale zawsze dobro zwycięży. I takim dobrym jest między innymi to, że my się przyznajemy do wiary w mościskach. Mościski orszak Trzech Króli w Święto Objawienia Pańskiego zorganizowano już po raz siódmy.